Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wraz z Magikiem pokażemy Wam bardzo fajną ciekawostkę, a mianowicie jak dostać się do tajemniczego bunkru, który znajduje się w płaczącej puszczy bez używania cheatów. Przeglądając zagranicznego YouTube'a natknąłem się na taki odcinek, więc dzisiaj sprawdzimy, czy naprawdę jest to możliwe. Pamiętajcie moi drodzy, jeżeli lubicie takie odcinki, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem obowiązkowo, aby być na bieżąco, a teraz żeby nie przedłużać, zaczynajmy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo! Moi drodzy, dzisiaj jest ze mną Magic TV, siemaneczko Magic. Siemaneczko. I razem wspólnie dzisiaj postaramy wejść do magicznego, tajemniczego bunkra, który znajduje się w płaczącej puszczy, dokładnie w tym miejscu. Ale zanim się tam udamy, potrzebujemy wózek na zakupy, kilka broni, żeby się obronić, no i troszeczkę materiałów do budowania. To co? Pomidorowe. Pomidorowe, dobra. No, będzie magicznie, na pewno. Ktoś leci, kurczę, niechcący kliknąłem. Miałem strzałkę w dół niewciśniętą i spowolniło mój powolny, swobodny upadek w dół. Widzę typa na parasolce jednego, drugiego. Ja chyba zrobię... Nie, oni na tą chatkę lecą koło mnie, dobra, dwóch. Dobra, my robimy pomidorka. Szukam wózka. Masz M-kę, dobra, ja idę tutaj z boku. Dwa. Dobra, i uciekamy. Nie mam broni. Masz coś dla farelki? Mam. Dobra, idę od razu. Dawaj emeczkę. To co stary, wózek i dzidania stąd chyba. A. Bo bardzo słabiutko tutaj z lutem. Pompa jakaś jest chyba dla ciebie. Jest. To jedziemy po nich? Kurde. Zawsze kusi. Dawaj, otwórz tą bramkę. Nie mogę. Dobra, i pod mostem szybko, może skrzynka będzie jeszcze u góry. Okay. No, dawaj, 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 mordo. Chyba nie było, co? Nie. Jest coś w środku? W chatce? Chyba nie. O kurczę, wymusił mi domek. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. I za chwilkę możemy się tu gdzieś zatrzymać, nadropić matsów, żebyśmy przypadkiem jakoś nie dostali, nie wiadomo skąd. Ale jak weźmiemy tą skrzynkę z przodu, no, będziemy pierwsi po nią. Miej ich wszystkich na muszce. Dobrze. A! Coś mi się wózek przyciął, dobra. Dobra. Zabrałem impulsy. Te co, co mówisz? Mówię, zabrałem ci impulsowe, to dam ci takie. Dobra, dobra, daj mi te inne nady. Jeszcze jedna skrzynka jest tam naprzeciwko, zaraz ją też weźmiemy. Wskakuj. Normalnie, nas nie dogonia, ty normalnie wózeczkiem po lesie. No, może nie, no. To jest dramat. Z tym kiesterowaniem trochę jest ciężko. Słabo skrętne, dlatego że chyba po lesie jeżdżę i te kółka się przycinają. Może ta. Okej. Skrzyneczka. Co ty grano tu tyle? Czepiaki jeszcze, mordo. To ja wezmę. Jak nie ma. Okej, bierz. Dobra, teraz ja pasażer, ty trochę popedałuj. Na mapie masz zaznaczone, nie? Dobra. I powiem ci tak, aby wejść do środka, albo musimy klapę obudować i później ją zniszczyć, albo mieć kieszonkowy fort i zrobić to samo. Dobra, słuchaj stary, ty już stawiaj rampę do góry, a ja obuduję i zniszczę, dobra? Okej. Okay. Tutaj powinna się zaraz nam grafika zbugować. Dzięki czemu... O, patrzcie. Będziemy mogli wejść do środka, wjeżdżając tam wózkiem. Wielu, widziałem youtuberów, nagrało to zagranicznie oczywiście, w pojedynkę. Nie widziałem, żeby jeszcze dwoje wjechało do środka we dwójkę. O, jednak nie wyszło. O co chodzi?
Może zróbmy to w ten sposób. O. Sprawdźmy teraz. Coś nie zatrybiło za pierwszym razem. A, bo chyba tutaj dotykało. O, dobra. Dotykał twój ten, twoja rampa i nie chciało się zbugować. No i dobra, stary. Próbujemy wjechać tam we dwoje. Chyba nie zahaczę głową w te drzewo, co? Czekaj, zetnę je. Nie, nie zahaczę, dawaj. Chodź. Dobra, wbijamy. I uwaga, jesteś gotowy? I co mam zrobić? Rozpędzić się i zjechać do środka. Powinniśmy wbić się do środka. Raz, dwa, trzy, dawaj, jedziemy! Woohoo! Uwaga! Boom! Yeah! Zobacz, stary. Jesteśmy w środku. Nice. Dobre, co? Te wózki są po prostu... Nie, można tu budować. Bezbłędne. No właśnie, chciałem zobaczyć, co tu można zrobić. O, ciekawe, czy można wyjść. Masz te impulsowe? Mhm. No to zaraz zobaczymy. A weź mnie na impulsowym podsadź. No, słabo, co prawda. A teraz? Czekaj, mam pomysł, poczekaj. No dobra. Zrealizuj swój pomysł. A, w ten sposób chciałeś to rozegrać. No, ale nie wyszło. Dawaj teraz. Dobra, mam, zdążyłem. Nie mam. Spadł na dół? No. Teraz. Kurde. Nie wyszło znowu? Ten zginął, że tak powiem. Wózek zginął? O. Wózek umarł? Co ty gadasz? No niestety. Oj, oj. Oj. Nie działa? Nie zdjęła aszku? Nie da się wyjść? Spróbuj. Daj impulsika, no. Zedytowałeś to? Nie chcą. Dobra. Czekaj, zrobię. O, tak jest git. No chyba raczej to tylko działa w jedną stronę, że nie tak polecam. Powiem. No ale da się wejść? Da się. To jest tak samo jak w Lost Zagubieni, taki sam odporny bunkier. No nic, Madzik, udało się. Ja dziękuję ci za pomoc w tym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, obowiązkowo z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, Magik. Cześć. Cześć.